Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Case Haga. Oczywiście budżecik z poprzedniego filmu dość spory, więc otworzymy sobie tą skrzyneczkę w sztukach 5, 390 zł. Old Garden, tak się oczywiście nazywa ta skrzynka. 253 zł. Ile płaciliśmy? 390. Ok, więc jest to niestety minusik. Spróbujmy jeszcze raz tutaj sobie zakręcić. Jest redline, 800, więc fajny tutaj proficik udało nam się zyskać. Weźmy sobie tą skrzynkę klasycznie, odpuszczmy na trybie Joker. No bardzo lubię otwierać tą skrzynkę, no bo no, lubię mieć taki sam procent szans na trafienie każdego itemu, tak? A że na tej skrzyni dość często udaje mi się trafiać właśnie na tym trybie jakieś M9, autotronik, czy właśnie... O, no to jest to, o czym mówię, tak? No to tą skrzynkę lubię sobie zakręcić. Oczywiście, jakbyś chciał ty sobie zakręcić i 10% więcej zyskać i dwie skrzynki... Wow! No powiem tak, no! No przyszedłem po M9, ale że aż dwie w jednym otwarciu. No wow, naprawdę wow. Jakbyś chciał sobie ty oczywiście zakręcić i odebrać 10% więcej z każdej wpłaty i dwie skrzyneczki na start za free, no to oczywiście logujesz się z linku zapisu, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś, bądź klikasz oczywiście jakiś zielony plusik. No jakbyś chciał sobie blikiem załadować, dajmy na to, no to tutaj chodzi Croxy, przez 2 sobie wpisujesz. No i oczywiście tak jak powiedziałem, 10% więcej i skrzyneczki dwie na start za free dla nowych użytkowników. Czy ja mogę sobie otworzyć skrzynkę, dajmy na to Pompatimo na trybie Joker? Mogę jak najbardziej, bo właśnie tą pierwszą skrzynkę próbowałem otworzyć na Jokerze, ale nie mogłem, więc nie wiem o co chodzi. Zobaczmy jak ta skrzynia Pompatimo nam zechce tutaj zarzucić. No mamy Blaze, jest 4 koła, więc spróbujmy jeszcze raz. Jest Prince tutaj między innymi do trafienia. No skiny są naprawdę sympatyczne, między innymi Karambit Slaughter, tak samo. No ale to nam nic nie robi, tak? Zobaczmy jeszcze raz, ostatni raz, 10 tysięcy na 5 takich skrzynek i... Ała! No nie, no tak nie może być. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, ostatni raz. No Pompatin, come on, weź mi tu... Yes! No i mamy to! Mamy Prince'a, 25 koła, AWP Prince, ale powiem wam, że ten Prince na tym nowym jakby, nie animacji, na podglądzie, o, na podglądzie, w CS2, no ta AWP wygląda tak paskudnie, że naprawdę, no ja bym ci nie powiedział na pierwszy rzut oka, że to Prince jest, nie? No ale w grze, no, no to wiadomo, no, wygląda zupełnie inaczej, ale zobaczmy jeszcze raz, tutaj tą skrzynę... No tak, ej, ale to nie jest otwarcie jakoś mega na plus, nie, teraz, więc... No to jest tysiaczek na plus, więc... No zmienimy sobie skrzynkę może, bo jak już nie chcę tak dużo dawać, no to wypadałoby zmienić. Tutaj skrzynka Kariaka, teriaki, coś takiego. 5 na raz, 5600, więc sobie zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie na tejże skrzyni tutaj jakiejś twórczyni chyba. No 500 zł, no bardzo słabo. Nie no, co tu się dzieje? 150 zł, no z każdym otwarciem jest coraz gorzej, o co chodzi? No jeszcze raz, 130... Co tu się dzieje, przepraszam bardzo? Co to jest za... O! O! No i nie można było tak od razu? No! I o to chodzi. Dobra, jeszcze raz sobie zakręcę. Jak oddała tak na koniec. 1000 zł. Zobaczmy jeszcze raz, jak będzie teraz. 662. Nie, no dobra, tragedia, idziemy od tej skrzynki, naprawdę, bo ja się na niej wyzeruję. No to co, że tak powiem, udało mi się zarobić na niej, no to ja zaraz bym stracił, nie? Dobra, zobaczmy skrzynki H. Tak się nazywa ta skrzynia? Tak mi się wydaje. A czemu tu nie mogę Jokera wrzucić? Halo? Czemu na niektóre skrzynki mogę, na niektóre nie? Panie Casehack, dlaczego? Proszę mi powiedzieć. Zobaczmy jeszcze raz sobie rękawiczki jakieś, no to sobie zakręcę jeszcze raz. No i znowu rękawiczki, okej. Okay. Tylko no właśnie, pytanie czemu tamtej skrzynki akurat nie mogłem wrzucić na tryb Joker. Gearbox, czy to mogę? Mogę jak najbardziej, więc nie wiem czego to jest zależne. No ale ta skrzynka kosztuje na 5000 zł, stary, no. No ja nie wiem, czy ja chcę tak bawić, no to jest otwarcie na minus. Z tego, że dostaliśmy M9, no właśnie, no jeszcze gorzej teraz. Zobaczmy teraz, co tu do trafienia w ogóle jest? Aha, no dobra, no to już wiem, czemu tyle przynajmniej te skrzynki. Dobra, jeszcze raz. Dobra, never mind, odpuszczamy. Zróbmy sobie bitwę, 12 koła nam zostało. No ja nie wiem, co ja zrobiłem dzisiaj, że... No, naprawdę...
tragedia. Tragedia, panie prowadzący. Dzisiejsza taktyka, znaczy taktyka, której nie było w teorii, no nie popisała się, tak? Trzeba sobie powiedzieć. Zrób sobie bitwę 2-2 na oczywiście skrzynki Sushi Master. Bierzemy City Side, no mamy bota nerda w teamie, gramy na bota bułę i bota fajne. No mam nadzieję, że bułę mi nie sprzeda ten mój przeciwnik. Zobaczmy. Póki co wygrywamy 2400. Oj, tam przelecia chyba jakaś meduska, czy gumir to był, nie wiem w sumie jest to było. A coś chyba niebieskiego, nie jestem pewien. No 2300 niestety. No powiem tak, jest naprawdę słabo. No mój teammate troluje ewidentnie, znaczy... No ja też trochę troluję może. Nie no, tragedia.